Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, zagramy w grę, na którą bardzo długo czekałem, a jest nią Gotham Knights. Miasto Gotham po raz kolejny staje przed wyzwaniem, któremu tym razem nie może sprostać. Mroczny rycerz Batman nie żyje, a ja wraz z JJ-ką wcielimy się w rolę jednego z czterech protektorów Gotham. Naszym zadaniem jest walka ze złoczyńcami, aby uchronić miasto Gotham przed klęską. A w grę zagram dzisiaj na nowym gamingowym laptopie od firmy Acer, Acer Nitro 5. Wewnątrz laptopa znajduje się procesor Intel Core i5 11 generacji 11400H, który zwiększy liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, co przyczyni się do zwiększenia dynamiki rozgrywki. Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060 zapewnia najbardziej realistyczną grafikę, opartą na ray tracingu w czasie rzeczywistym. Układy GeForce RTX serii 30 napędzają najszybsze na świecie laptopy dla graczy i twórców. Dysk SSD 512 GB i 16 GB RAMu DDR4 wystarczy, aby uruchomić najnowsze tytuły gier. Z zewnątrz laptop prezentuje się naprawdę widowiskowo. Czarna obudowa z czerwonymi wstawkami dodaje laptopowi agresywnego wyglądu. Ekran o przekątnej 15,6 cala o rozdzielczości 1920x1080 pikseli z odświeżaniem 144 Hz pozwoli na płynną rozgrywkę we wszystkich grach FPS. Czterostrefowe podświetlenie RGB klawiatury pozwoli Ci grać w doskonałym stylu. Urządzenie zostało wyposażone m.in. w złącze HDMI 2.1 USB typu C oraz najnowsze porty USB 3.2 generacji pierwszej i drugiej, do których możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne. Laptopy Acer objęte promocją posiadają preinstalowany system Windows 11. Link do oferty laptopa oczywiście znajdziecie w opisie i uwaga, uwaga, dodatkowo możecie zgarnąć grę Gotham Knights i Arcadegeddon, wybierając jedno z kwalifikujących się do tego urządzeń firmy Acer. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Batgirl JJ-ka, siemaneczko. Siemano. I dzisiaj razem z JJ-ką będziemy pilnowali porządku w Gotham. Aktualnie znajdujemy się w naszej kryjówce, gdzie możemy ulepszać nasze postacie, gdzie możemy ulepszać nasz Bat Motor. Tutaj mamy też dostęp do miasta. Generalnie mapa jest ogromna, spójrzcie sami. Tutaj mamy różne dzielnice, które musimy patrolować. W gierce też oczywiście możemy grać czteroma różnymi postaciami. Ja aktualnie gram Red Hoodem, a JJ-ka gra Batgirl. Mamy tutaj jeszcze Robina. I moi kochani, też mamy tutaj taką tablicę, na której mamy różne misje do wykonania. Więc sobie wejdźmy teraz. I jak widzicie, w aktach sprawy mamy taką misję jak Kapusie. Mafia zajęła zachodni end jako swoje terytorium. Kiedy się tam znajdziesz, używaj kompasu lub RR, aby znajdować informatorów. Przesłuchaj mafiozów, by zdobyć więcej informacji. Więc teraz JJ-ka musimy iść, znaleźć więcej informacji. Więc nie ma na co czekać, lecimy patrolować Gotham City. Jak widzicie, jesteśmy już przebrani. Wow. Moja postać bije się bardzo wolno, ale za to ma dostępny jeszcze pistolet. JJ-ki natomiast, Batgirl, zobacz, jaki robi wślizg. Robi wślizgi, jest mega szybka i fajne kombosy skleja i jeszcze rzuca takimi rzutkami. Mamy też możliwość poruszania się przy pomocy takich fajnych harponów. Spójrzcie na to. Woo! Zahaczamy sobie gdzieś o budynek i lecimy. Woo! Generalnie gierka jest mega fajna. Kręciłem się w nią ostatnio i powiem wam też, że mega jara mnie ten otwarty świat, bo sami spójrzcie, jakie to wszystko jest przeogromne. Ta gierka ma masę możliwości, więc tutaj, żeby sobie dobrze pograć, to trzeba spędzić naprawdę sporo godzin, więc to jak najbardziej jest na plus w tej gierce. Dobra, JJ-ka, schodzimy na sam dół teraz oczywiście. No jak na sam dół? Bo ja chciałem widzom pokazać, jak to wygląda z góry. Okay. Spójrzcie, jaka kozacka grafika. Mega to fajnie wygląda. Szukamy oczywiście złoczyńców. Ja teraz sobie zeskakuję. Ej, też tak masz, że jak lecisz na dół, to masz gigotki w brzuchu ze stresu. Ja tak mam. Ja wiem, że tak masz. Wzywam sobie swój motocykl. Spójrzcie na to, tak wygląda mój Bat motocykl. Wskakujemy. Można latać nim na kole. Ale gdzie jedziemy? Trzeba obrać cel. Zaznaczam cel na mapie. Naszym celem jest, moi drodzy, dzielnica finansowa. W tym miejscu gdzieś musimy ogarnąć oponentów, których musimy przesłuchać. Chodź, chodź, chodź. Mam tutaj oponentów. Jadę do ciebie. Dobra, hamuj, hamuj. I słuchaj, teraz gdzie musimy... są te ziomki? Do tutaj, ale musimy się zakraść i ich przesłuchać. Więc dawaj, wejdziemy pierw na budynek gdzieś u góry. Skitramy się. Ja na niego zeskoczę i go przesłucham. Dobra, widzę go. Okej, okay, jestem od tyłu, od tyłu. Dobra, mów. A jednak nie. Powiedział coś? Go powaliłem, powaliłem go, nie ten przycisk. I co, gadaj co wiesz. Czekaj, 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 czekaj. Ej. Jednak nie da się go przesłuchać chyba. Ręce. Bum. Nie no, żeś go dobiła? Tak.
ale ja naprawdę zrobiłam to niechcący. Dobra, no, nie mamy kogo przesłuchać, ale udało nam się pokonać pierwszych tutaj złoczyńców, więc lecimy dalej. Wzywaj motocykl i lecimy do kolejnego celu. Dobra, i tutaj musimy poszukać kolejnych oponentów, więc JJ-ka, zeskakuj z fury, spinaj się na górę i przeszukuj. JJ, widzę oponentów, musimy się do nich zakraść, więc z kontrolem, z kontrolem. Cyk. Dobra, dobra. Ja tego po lewej. Dobra, to ja po prawej. Okej, 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 okej. Jednak się nie udało go przesłuchać. To nie te osoby. Nie chcę cię dusić. Dusz go, dobrze. Trzeba było go pokonać. To nie są osoby do przesłuchania, więc to nie są informatorzy. Musimy szukać innych. Okej, okay, oni są tutaj. Na dół skoczyłem. Jest boss jakiś. Uważaj. Sprawdzam. Boss? Świrnięty bojownik. A ty od razu w nich wjechałaś. Dobra, no to ci pomagam. Ja nie sądzę, spadłam. Boom. No to teraz musisz uważać. O kurde. On ma taką tarczę? Tak, musisz uniki robić. Dobra, ale kombo złożyłam. Dobra, dobra. Porobiłem chłopa. Nie leży. Ci. Zostaw mi JJ-kę, gruby! Zostaw mnie! Boom! Dobra! We dwóch go JJ-ka! Prawo, lewo, prawo, lewo! Dawaj! Już mam położyć, ale się wkurzył! Leżę! Dobra, dobra! Jednak, kurczę, mi sprzedał bombę! Wow! Dobra, dobra, dokończasz go! Pięknie, JJ! Ale atak z powietrza zrobiłam! Dobre to było! No i okej, wyjaśnione, towarzystwo! Na mapie wyskoczyło nam kolejne zadanie do wykonania, więc... Bierz Batmobil swój. Dobra, Batmotocykl. Lecimy na robotę. 180 metrów do celu. Wchodzimy na budynek do góry. Bo oni gdzieś są pomiędzy budynkami chyba, wiesz? Dobra, to obczajamy teren. Okej, okay, zeskakuję na dół. I co? Mam coś tutaj. Okej, okay, musimy zbadać ty. Badanie miejsca zbrodni. Musimy rozwiązać zagadkę JJ-ka. Znajdź wskazówki, 5 wskazówek, aby dowiedzieć, co się stało. Na tych butelkach widać wiele częściowych odcisków, ale żaden z nich nie jest wystarczający, by kogoś do nich dopasować. Okej, tu mamy kolejnego chłopa. Martwy ochroniarz, który najwyraźniej przerwał imprezę świrusów. O, choć świrusy zwykle piją piwo, ten korkociąg prawdopodobnie używany był do otwierania taniego wina. Na uchwycie nie ma żadnych przydatnych odcisków. No dobra, tutaj mamy jakieś piwko. Mamy też smartfon. Telefon ofiary. Ostatnie połączenie zostało wykonane do znanego współpracownika świrusów w dzielnicy Bowery. Chyba wszystko. I co się dowiedziałeś? Zbadaliśmy miejsce zbrodni, więc elegancko. Zdobywamy expa. Nice. Co teraz, JJ? No musimy tam chyba jechać, nie? Zobaczymy. Czekaj, sprawdźmy mapę. Tak jest. Wskakuj na motor i lecimy. Dobra, JJ-ka, jesteśmy na miejscu. Dawaj, tu jest jakiś napad na bank, słyszysz? O kurde, tak nie będzie. Gotham nie będzie obrabowywane. Okej, tutaj mamy, patrz, wow, czy ty to widzisz? Rozwalili jakimś palnikiem drzwi. O kurcze, wbijamy do środka, chodź. Dokładnie. O, dobra, dobra, gościa mam. Dobra, żartowałem, go? Już go nie ma. A to był bandyta, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Ja ich na odległość, ty musisz z bliska, albo rzucaj, no. Dobrze, 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 we dwóch. Ciach, leży, nice. Oni kradną kapuchę. Jazda z nimi, zostaw to, gościu. Kolano i o glebę. Zostaw mi JJ-kę. Sprawa rozwiązana. Łatwo z nimi. Ale zobacz, co zrobili szkód, to ich. Zgadza się, dobra. Dobra, JJ, już prawie na miejscu. Już prawie jestem, a ty już jesteś na miejscu? Ja jestem za 150. Tobą. 150, okej, okay, schodzę z maszyny. Chodzę na dach. Dalej, świrusy, dalej, to chyba tutaj, chodź. Skakujemy. Okej. Okay. Dobra, na kucaka dawaj. O kurcze, zobacz, co się dzieje. Tutaj. Ile ich tu jest? O kurcze, my nie damy rady. Tu są same świrusy, dobra. Ja nokautuję od razu, lecę. Dobra. Dobra. O nie. Łamię ją w pół. Zostaw mi JJ-kę chamie. Dobra, chłop starczą do mnie podleciał. Dobra, grubego pierw. Unik. Lejesz go? Tak, leję go. Leży. Czekaj, bo młotowy lecą. Musimy uciekać. Czekaj, muszę się uleczyć. Dobra, lecz się szybko. O nie. Dobra. Mi dwóch grubasów zostało. Uciekam na górę, będę ich obijał z pistoletu, bo oni tu nie wejdą. Łatwo z wami, mordeczki. Oni
niczym rzucają bombami! Tego się nie spodziewałem. Już po tobie. O kurde, albo i nie. Dobra, skopa, 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 jeszcze raz. Rzucę go, unik, unik, dobra. Bum, leży, mamy to. Dobrze, tu Jake'a poszło, sprawa rozwiązana. Ciężkie. No, to była najtrudniejsza misja na chwilę obecną. Ale GG. Całkiem niezła to nasza współpraca. Podsumowując dzisiejszy odcinek, gra na tym laptopie to sama przyjemność. Ponieważ, moi kochani, grało mi się na nim tak, jakbym grał na zwykłym komputerze. Nie odczułem w ogóle żadnej różnicy. Spadków mocy, chłodzenie jest idealne. Klawiatura bardzo fajna, przyjemna w dotyku. Niski skok klawisza, bardzo cichutka, to mnie ujęło. Gotham Knights też spełnił moje oczekiwania. Długo czekałem na tą gierkę, bardzo fajnie się grało. Otwarty świat robi wrażenie. No i oczywiście system kooperacyjny jest idealny, bo można sobie pofajtować razem ze swoim przyjacielem. Więc każdemu wam polecam, jeżeli macie możliwość, zagrajcie sobie w tą gierkę. Oczywiście wszystkie linki do oferty firmy Acer znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam, jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się, hej!